Dzisiaj oddajemy do dyspozycji gości nowy kompleks basenowo-hotelowy, w którym właśnie znajduje się aquapark, centrum medycyny chińskiej, kilkanaście gabinetów, gdzie będzie można skorzystać właśnie z naturalnej medycyny chińskiej, prowadzonej przez właśnie doktorów z Chin. Oprócz tego jest tam cała infrastruktura turystyczna, sauny, baseny, wypoczywalnie. No i myślę, że każdy turysta znajdzie tu coś dla siebie. Przyjechałem do Polski z Chin, z prowincji Sichuan, z miejscowości Chengdu. Zajmuję się chińską medycyną tradycyjną od 40 lat. Chińska medycyna obejmuje bardzo szeroki zakres usług, m.in. ziołolecznictwo, ćwiczenia, dietę, zabiegi takie jak np. akupunktura czy masaże. Zapraszam wszystkich polskich przyjaciół do naszego Centrum Medycyny Tradycyjnej w Istebnej. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce. Oferujemy przeróżne zabiegi, od akupunktury poprzez masaże, guasza, baniki. Zapraszamy jeszcze raz do naszego chińskiego centrum w Istebnej. 欢迎朋友们到我们这儿来. Znajdujemy się na ośrodku Zagroń w Istebnej. Nasz kompleks składa się, tak jak Państwo widzicie, z kolei linowej czteroosobowej, z małego wyciągu narciarskiego. Za nami znajduje się hotel Zagroń z 70 miejscami noclegowymi, z dwoma salami restauracyjnymi, z kuchnią, z grillem. Zaczęło się od poszukiwania miejsca i trafiliśmy do Istebny. Teren praktycznie jeszcze nieruszony. Bardzo mało atrakcji. I to nam najbardziej pasowało. To był taki cichy zakątek. Przed kilku laty firma Linter zakupiła budynek nieduży przed rzeką Oldzą, który rozbudowała. No i tak już się zaczęło. Zaczęły się plany, aby wybudować coś więcej. I zaczęliśmy budować groń. Zrobiliśmy groń po groniu. Zaczęliśmy się niecierpliwić. Doszło do budowy nowego wyciągu narciarskiego. Oczywiście zaplecze całe tu na Zagroniu obecnym. No i później modernizacja stoku, rozbudowa stoku, naśnieżanie, taśma dla dzieci, karuzela dla dzieci, aż do budowy całego kompleksu dzisiaj otwieranego. Pan Łazarczyk w swojej klasie dał pokaz, jak można wiele zrobić w krótkim okresie czasu. Fantazja jego sięgła nie tylko lokalnych pokładów, ale nawet dalekich Chin. I na swoim ośrodku otwarł pierwszą w Polsce medycynę chińską. Będzie to rozwijane, bo jest na to zapotrzebowanie. Przed nami 500 m2 lustra wody, które od jutra będą do dyspozycji naszych gości hotelowych i nie tylko. Może każdy narciarz, każda osoba przyjeżdżająca z zewnątrz może tutaj skorzystać z tego naszego aquaparku. Nade mną znajduje się zjeżdżalnia o długości 70 metrów. W całej nitce basenowej jest kilkadziesiąt stanowisk do masażu różnych części ciała. Dwa ogromne jacuzzi, gdzie zmieści się nawet 10-osobowa rodzina. Mamy tutaj ściankę wspinaczkową, basenik dla maluchów z różnymi też atrakcjami. Pode mną znajduje się taki okrąg, w którym będzie po prostu dzika rzeka. Będzie to taka wirówka, gdzie można sobie popływać. W dolnej części basenu znajduje się jeszcze kompleks wypoczynkowy, gdzie mamy dwie sauny suche, saunę parową, grotę solną, całą wypoczywalnię z automatycznymi fotelami do masażu. No i każdy może z tych atrakcji skorzystać. Dla nas, jako dla samorządowców, jest bardzo ważne, aby goście, którzy do nas przyjeżdżają, no mieli te atrakcje i by do nas przyjeżdżali właśnie. I dlatego my bardzo się cieszymy, że znalazł się taki człowiek, który tym wszystkim kieruje, który ma tyle siły i tyle pomysłów. No i co tu dużo mówić, potrafi zabezpieczyć środki, no by można, by te obiekty mogły powstawać. Tak jak powiedziałam, dla nas jest to bardzo ważne jako dla gminy turystycznej. Z tyłu za nami znajduje się też parking, mieści on obecnie około 1000 samochodów. Nikt, kto do nas przyjedzie, nie będzie musiał kombinować, gdzieś tam stawać na poboczu. Dla każdego miejsce znajdzie się na parkingu. Parkingi są oczywiście bezpłatne.